Annuncio Vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Człowiek stworzony na obraz Boga. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 9 kwietnia 1986 roku. Symbol wiary mówi o Bogu, Stworzycielu nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Nie mówi wprost o stworzeniu człowieka. Człowiek pojawia się wraz z soteriologiczną treścią symbolu w odniesieniu do wcielenia, jak to uwydatnia się zwłaszcza w symbolu nicejsko-konstantynopolitańskim, gdy wyznajemy wiarę w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i stał się człowiekiem. Musimy jednak pamiętać, że porządek zbawienia nie tylko zakłada dzieło stworzenia, ale co więcej, w dziele tym sam bierze początek. Symbol wiary, przy właściwej sobie zwięzłości, odsyła nas do całokształtu objawionej prawdy o stworzeniu, aby tam odnaleźć zaprawdę poczesne i wyjątkowe miejsce człowieka. Spotykamy w Księdze Rodzaju dwa opisy stworzenia świata, o których była już mowa w dawniejszych katechezach. Czasowo wcześniejszy jest opis zawarty w rozdziale 2, późniejszy natomiast opis zawarty w rozdziale 1. Na ogół opisy te wzajemnie się dopełniają, jako że każdy z nich zawiera elementy, które z teologicznego punktu widzenia są bardzo bogate i cenne. W rozdziale 1, werset 26 Księgi Rodzaju czytamy, że Bóg 6 dnia powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Znamienne jest, iż stworzenie człowieka zostało poprzedzone wyjątkowym jakby zamysłem, w którym Stwórca wypowiada w liczbie mnogiej uczyńmy zamiar stworzenia człowieka na swój obraz, podobnego nam, zgodnie z formą czasownika uczyńmy. Wedle niektórych liczba mnoga zdaje się wskazywać na boskie my, jedynego Stwórcy. Byłby to więc jakiś pierwszy daleki sygnał trynitarny. W każdym razie stworzenie człowieka wedle opisu rozdziału 1 Księgi Rodzaju zostaje poprzedzone szczególnym zwrotem do wewnątrz, ze strony stwarzającego Boga. W ślad za tym idzie stwórczy akt. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. To, co uderza w tym zdaniu, to trzykrotne użycie czasownika stworzył. Bara. Zdaje się ono świadczyć o szczególnej doniosłości tego aktu stwórczego, o szczególnej jego intensywności. Na to samo też zdaje się wskazywać fakt, że o ile przy zakończeniu każdego dnia stworzenia Bóg widział, że było dobre, po stworzeniu człowieka w dniu 6 widział, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Opis starszy jachwistyczny zawarty w rozdziale 2 Księgi Rodzaju nie zawiera wyrażenia obraz Boży, wyrażenie to należy więc wyłącznie do tekstu późniejszego, bardziej teologicznego. Niemniej opis jachwistyczny ukazuje również, chociaż w sposób bardziej pośredni, tę samą prawdę. Oto człowiek stworzony przez Boga Jahwe, choć może nadać nazwę wszystkim zwierzętom, nie znajduje wśród stworzeń świata widzialnego żadnego, które mogłoby stanowić odpowiednią dla niego pomoc. Stwierdza więc człowiek swoją odrębność. Jakkolwiek więc w drugim opisie Księgi Rodzaju nie ma wprost mowy o obrazie Boga, znajdujemy tam pewne istotne elementy tego obrazu. Zdolność poznania samego siebie, doświadczenie własnego bytu w świecie, potrzebę wypełnienia własnej samotności, zależność od Boga. Wśród tych elementów ujawnia się również to, że mężczyzna i kobieta są sobie równi co do natury i godności. O ile bowiem żadna ze stworzonych uprzednio istot nie mogła stanowić dla człowieka pomocy do niego podobnej, to pomoc taką znalazł on w stworzonej przez Boga Jahwe niewieście. Wedle Księgi Rodzaju, rozdział 2, wiersze 21-22, kobieta zostaje powołana do bytu z ciała, z żebra mężczyzny. Wskazuje to na tożsamość człowieczeństwa, na to, że choć różni, są istotowo do siebie podobni, ponieważ oboje są tej samej natury, obojgu przysługuje ta sama godność osoby. Prawda o człowieku stworzonym na obraz Boży powtarza się w różnych miejscach Pisma Świętego, zarówno w Księdze Rodzaju. Człowiek został stworzony na wyobrażenie Boga, jak i w innych księgach mądrościowych. W Księdze Mądrości jest powiedziane: dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej wieczności. W Księdze zaś Syracha czytamy: Pan stworzył człowieka z ziemi i znów go jej zwróci. Przyodział ich w moc podobną swojej i uczynił ich na swój obraz. Tak więc ten człowiek stworzony dla nieśmiertelności, również po grzechu, również poddany śmierci, nie przestaje być obrazem Boga. Nosi w sobie odblask Bożej mocy, związanej z władzą poznawania i wolną wolą. Jest autonomicznym podmiotem, źródłem swoich czynów, ale nie przestaje nosić w sobie istotnych cech zależności od Boga, swojego Stwórcy. Przygodność ontologiczna. Po stworzeniu człowieka mężczyzną i niewiastą, Stwórca im błogosławił, mówiąc: bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami, nad ptactwem i nad wszystkimi zwierzętami. Stworzenie na obraz Boga stanowi podstawę panowania nad innymi stworzeniami w świecie widzialnym, które zostały powołane do istnienia ze względu na człowieka i dla niego. To panowanie, o jakim mowa w Księdze Rodzaju, ma być udziałem wszystkich ludzi, którym mężczyzna i kobieta dadzą życie. Mówi o tym również opis jachwistyczny, do którego jeszcze powrócimy. Przekazując życie swojemu potomstwu, mężczyzna i kobieta pozwalają mu dziedziczyć obraz Boży, który stał się udziałem człowieka w akcie stworzenia w sposób nieodwracalny. W ten sposób też człowiek staje się szczególną chwałą Stwórcy w świecie stworzonym. Gloria dei vivens homo, vita autem hominis visio dei, napisze święty Ireneusz. Jest on chwałą Stwórcy przez sam fakt, że został stworzony na jego obraz, a zwłaszcza przez to, że ma dostęp do prawdziwego poznania żywego Boga. W tym znajduje swoją podstawę szczególna wartość ludzkiego życia, a także wszystkie prawa człowieka, tak bardzo dziś uwydatniane. Poprzez stworzenie na obraz Boży człowiek jest równocześnie wezwany do tego, aby stał się wśród stworzeń widzialnego świata wyrazicielem chwały Boga, poniekąd słowem Jego chwały. Tutaj nauka o człowieku zawarta na pierwszych stronicach Biblii spotyka się z nowotestamentowym objawieniem prawdy o Chrystusie jako Słowie Przedwiecznym, które jest obrazem Boga niewidzialnego, a zarazem pierworodnym wobec każdego stworzenia. Człowiek stworzony na obraz Boga zostaje według planu Bożego w sposób szczególny odniesiony do Słowa, przedwiecznego obrazu Ojca, które w pełni czasów stanie się ciałem. Adam, pisze święty Paweł, jest typem tego, który miał przyjść, albowiem Bóg, Stwórca tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył, aby stali się na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tak więc prawda o człowieku stworzonym na obraz Boga nie tylko wyznacza miejsce człowieka w całym porządku stworzenia, ale równocześnie mówi już o jego związku z porządkiem zbawienia w Chrystusie, który jest odwiecznym i współistotnym obrazem Boga, obrazem Ojca. Stworzenie człowieka na obraz Boga świadczy od samego początku Księgi Rodzaju o jego wezwaniu. Wezwanie to objawia się w pełni wraz z przyjściem Chrystusa. Wtedy to za sprawą Ducha Świętego otworzy się pełna perspektywa upodobnienia do obrazu współistotnego Bogu, którym jest Chrystus. I tak obraz z Księgi Rodzaju osiągnie pełnię swego objawionego znaczenia. Dzisiaj mówiliśmy o stworzeniu człowieka. Jest to dalszy ciąg katechez środowych na temat tajemnicy stworzenia. Pierwsza prawda wiary, pierwszy artykuł składu apostolskiego. Skład apostolski nie mówi wprost o stworzeniu człowieka. Symbol nicejsko-konstantynopolitański mówi o stworzeniu rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Wśród tych mieści się człowiek, który należy do świata widzialnego i niewidzialnego równocześnie, widzialnego przez swoje ciało, niewidzialnego przez swego ducha, duszę duchową. Natomiast trzeba koniecznie odczytać Księgę Rodzaju, 1. i 2. rozdział. Tam znajdziemy dość materiału do rozważań na temat stworzenia człowieka, które miało charakter wyjątkowy. W Księdze Rodzaju zarówno w 1. jak 2. rozdziale, notabene to opowiadanie w 2. rozdziale jest dawniejsze, to w 1. późniejsze. Znajdujemy bardzo wiele materiału do rozważania na ten temat. Przede wszystkim człowiek zostaje stworzony wśród widzialnego świata. Zostaje stworzony przez Boga na obraz i podobieństwo Boga. Wyraźnie czytamy w 1. rozdziale na nasz obraz i podobieństwo, jakby się w tym już wyrażała tajemnica Trójcy. Zostaje stworzony po to, ażeby panował nad światem widzialnym, nad ziemią. I zostaje stworzony po to, ażeby w nim, w człowieku, została przygotowana ostateczna tajemnica Bożej miłości, Bożej opatrzności w stosunku do świata stworzonego, mianowicie tajemnica wcielenia Słowa. Słowo bowiem, czyli Syn, jest wiecznym obrazem Ojca, a człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Te dwie prawdy, te dwa obrazy mają się spotkać wówczas, kiedy Syn Boży stanie się człowiekiem. Wtedy również dzieje człowieka osiągną swój zenit, a godność człowieka zostanie ostatecznie potwierdzona we wcieleniu Syna Bożego, a przede wszystkim potwierdzona w Jego krzyżu i zmartwychwstaniu. Cała ta prawda zawarta jest w Piśmie Świętym, prawda ogromnie bogata. Pismo Święte, Księga Rodzaju, mówi o stworzeniu człowieka mężczyzną i kobietą i podkreśla, że oboje uczestniczą w tej samej ludzkiej naturze, że są sobie pod względem godności człowieczej i osobowej absolutnie równi i że są wspólnie powołani do tego, ażeby przekazywać obraz i podobieństwo Boga coraz to nowym pokoleniom ludzi. Taka jest prawda o stworzeniu człowieka. Jest to prawda bardzo bogata. Podaję ją tutaj w skrócie. To nie jest katecheza, tylko skrót katechezy. Natomiast do wszystkich zwracam się z gorącym apelem, ażeby te prawdy rozważali w świetle źródeł. Przede wszystkim w świetle Pisma Świętego, nie tylko Księgi Rodzaju, również ksiąg mądrościowych. Z kolei w świetle Ewangelii, w świetle listów Świętego Pawła. Poprzez wszystkie te księgi Pisma Świętego prawda o stworzeniu człowieka, o godności człowieka przewija się od początku do końca. Człowiek jest poniekąd centralnym tematem Pisma Świętego. Jest też wielkim artykułem, wielką prawdą naszej wiary. Jest to równocześnie wezwaniem dla nas, ażebyśmy myśleli o człowieku, czyli o sobie, w świetle wiary. Bo tylko wtedy odnajdujemy pełną godność człowieka i całe jego powołanie. Powiedział Sobór Watykański II w sławnym tekście z Konstytucji Gaudium et Spes, że tylko w Chrystusie człowiek do końca poznaje tajemnicę swojego człowieczeństwa. To jest właśnie światło wiary, a równocześnie wielkie wyzwanie pod adresem każdego z nas, ażeby w spojrzeniu na swoje człowieczeństwo i na człowieczeństwo naszych braci i sióstr kierować się tym światłem. Pater noster, Sancti vicetur noventum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicur in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, Circula nostri vittimus, e vitoribus nostri, et ne nos induca in tentatione, sed libera nos a male.